O, to jest dobre pytanie. My szykujemy się do tego, żeby coś takiego w niedalekim czasie ogłosić. No, moim zdaniem to będzie bomba, nie? Jak to już trafi na rynek, to rozwali wszystkim głowy. Pyrkon 2024. Największy konwent fantasy w Polsce, co rok odbywający się w Poznaniu. Super czas dla każdego nerda, geeka czy książkoholika, a ja zaliczam się do wszystkich tych kategorii, plus oczywiście dodaję nałogowego RPGowca. Pewnie z tego właśnie względu pierwszym punktem naszej tegorocznej wycieczki było stoisko Alice Games. Opowiedzieli nam o swojej głównej premierze, czyli grze Achtung Cthulhu. W tym miejscu warto wspomnieć, że odcinki z sesją Achtung Cthulhu są już na naszym kanale, więc zapraszam do oglądania, ale jak już wcześniej zapowiadałem, miałem przyjemność poprowadzić na ich stanowisku krótką sesję w tym właśnie systemie, a gracze, którzy mi się trafili, to były naprawdę fajne chłopaki. Razem wskoczyliśmy we fragment przygody, której finał mogliście w zeszłym tygodniu u nas oglądać. Ponadto Marcin z Radkiem Mszewskim uciął sobie bardzo sympatyczną pogawędkę, która za jakiś czas pojawi się na naszym kanale. No a skoro Alice, to też Stinger Press, więc zobaczmy, co tam u nich. Jest najnowszy druk Mouselitera, zasadniczo drugi dodruk. Każdy kolejny miał inną okładkę, więc stwierdziłem, że no fajnie by było już tą grę, skoro się tak dobrze sprzedaje, zrobić w wersji ostatecznej w twardej oprawie, bo jednak twarda oprawa od razu inaczej, tak jakby, wiesz, w twoich oczach pozycjonuje ten produkt. A poza tym zgłosił się do mnie autor tych wspaniałych ilustracji i powiedział, że fajnie by było coś z tym zrobić, bo on bardzo lubi Mouselitera, rysuje do Mouselitera. Czy bym nie chciał tego na okładkę, więc popatrzyłem, no pewnie, żebym chciał. Dałem go także na wypraski, więc jest to taka ostateczna, piękna edycja tego podręcznika. Już nie będziemy nic zmieniać, obiecuję, nie będziecie musieli kupować 4 razy tej samej gry. Serce staraliśmy się wyrobić na Pyrkon, nie udało nam się. Planowaliśmy je drukować i udostępnić w PDF-ie jakiś tydzień po Pyrkonie, bo już praktycznie jesteśmy na ostatniej prostej. Ale przyszedł tutaj do nas na stoisko Grant z Maz, czyli ludzie odpowiedzialni za oryginalne wydanie. I powiedzieli, że za 3 tygodnie wyślą w ogóle nowe asety graficzne, bo poprawili skład i dodali więcej grafik, bo wydawało im się, że jest ich za mało. No i niestety to się będzie musiało przesunąć. Natomiast wszystkich wspierających i fanów chciałbym uspokoić, że ja udostępnię tego PDF-a, którego złożyłem już praktycznie całego, a potem po prostu go zmodyfikuję, tak więc nie będą musieli czekać kolejny miesiąc, aż będzie ten ostateczny podręcznik, tylko dostaną to, co było dotychczas, a potem to po prostu uzupełni o te dodatkowe grafiki. Tak będzie trzeba zrobić. A jak ci się pracowało w ogóle przy sercu? No słuchaj, no to jest rzeźnia. Po prostu wyobraźnia Granta jest tak, no po prostu niezbadana. Niezbadane są ścieżki jego myśli, że ilość jakichś nowych słów, które musiało powstać w języku polskim, jest po prostu ogromna. No, prosty przykład jest taki. W oryginale jedna z klas nazywa się Junk Mage, czyli to jest taki, to przyginęło w Polsce śmieciowy mag, ale jak się wgłębimy trochę w tą postać, to nie jest śmieciowy mag. To jest tak naprawdę mag, który z jednej strony grzebie w śmieciach, ale dlatego, że jest uzależniony od magii. On chce po prostu, tak jak narkoman, coraz większych działek tej magii, więc śmieciowy mag nie do końca odpowiadał tak jakby temu całemu zakresowi semantycznemu, który oni chcieli zrobić. Więc głowiliśmy, w końcu trafiliśmy na narkomantę, czyli gościa, który po prostu narkotyzuje się magią i to go coraz bardziej wciąga. Po sercu wydajemy jeszcze 2 sezony Popsutego Kompasu, które musimy zrobić, no bo wiadomo, była zbiórka, mamy obsówki małe, z różnych względów nieistotne. Kończymy projekt Popsuty Kompas i zaczynamy projekt Root Gra Fabularna. Wszyscy chyba znamy planszówkę, miłe zwierzątka żyjące w lesie, które nagle zaczynają się mordować. Czyli gra fabularna po prostu przemyca wiele takich dorosłych treści pod takim pastiszem miłych, puchatych zwierzątek. Ale okazuje się, że temat tej gry jest bardzo ciężki, bardzo trudny, skoncentrowany na wielu ciężkich wyborach moralnych. Także będziemy ruszać ze zbiórką społecznościową. No a poza tym, tak jakby też pomagam Alisom w wydawaniu kolejnych bardzo fajnych gier, m.in. Wilkołaka, m.in. Achtung Cthulhu, więc
projektów jest multum, a co będzie dalej, na pewno będę kontynuował te linie, które już są wydawane, a czy będą jakieś nowe, no to już tutaj zapraszam do obserwowania profilu wydawnictwa. Na pewno coś będzie, na razie naszym celem na końcówkę tego roku, początek następnego jest zbiórka Naród. I kiedy poznaliśmy już wszystkie sekrety Alice'ów, to nasz wzrok przykuło bardzo fajne i bogato zastawione podręcznikami stanowisko Black Monk Games. Nie omieszkałem zapytać również ich, co przygotowali na Pyrkon oraz co planują nam pokazać w najbliższej przyszłości. Okej, to po pierwsze z takich rzeczy nieoczywistych, to mamy Trophy Dark. Jest to nowy system na mechanice, która wcześniej nie była wydawana w Polsce, ale w Trophy najważniejsza jest historia, którą opowiadamy. My, jako poszukiwacze skarbów, trafiamy do lasu, który wiemy, że nas zabije. I my wiemy, że to się nie skończy dla nas dobrze. Oczywiście jako gracze my to wiemy, postaci tego nie wiedzą do końca, ale my, grając w tym settingu, wiemy, że chcemy rozegrać horrorową sesję. Wiemy, że las będzie dla nas trudnym miejscem, z którego prawdopodobnie nie wyjdziemy żywi, więc podejmując decyzje i różne akcje w trakcie gry, kierujemy się, żeby ta śmierć była jak najbardziej taka tragiczna i taka umęczona trochę, tak? Bardzo się cieszę, że zaczęłaś od Trophy Dark, bo to jest system, na który ja osobiście najbardziej czekałem z premier, które są, ale jest jeszcze Pendragon. Tak. I makabryczny żart. I fabula Ultima High Fantasy. Tak. To jeszcze dwa słowa o Pendragonie. Pendragon jest systemem tradycyjnym, tak? Raczej tutaj mamy rozbudowaną kartę postaci, w której mamy dużo rzeczy do przemyślenia, jaką postacią chcemy grać. No, oczywiście to są legendy arturiańskie i to, jak będziemy je rozgrywać, czy bardziej na poważnie, czy bardziej magicznie, czy z perspektywy dworu, czy walk rycerskich, czy może bitew, to zależy od nas. Gra nam daje bardzo dużo możliwości. Z rzeczy, które już się toczą, to przede wszystkim rzecz, która, ja mam przynajmniej dużą nadzieję, zawojuje i zmieni troszeczkę kształt takiego RPG-owego rynku. Z mojej perspektywy będzie to Dragonbane. To jest tak, że Dragonbane to jest lekki system, który na pewno nie przychodzi w lekkiej oprawie. Oznacza to, że mamy to świat fantazy, mamy dosyć klasyczny świat fantazy, ale przez to, jak ta mechanika jest skonstruowana, ona jest dużo prostsza. Osoby, które są fanami takich gier, nie wiem, jak Dungeons & Dragons, to nie jest tak, że to jest dla nich alternatywa. To jest po prostu dużo prostsze, ale są tam rzeczy, które można znaleźć fajnych, jeżeli chcielibyśmy zacząć grę w klasyczne fantazy, jeżeli chodzi o gry fabularne. Oprócz tego to jest nie tylko podręcznik, dlatego że on przychodzi od razu w pudełka. W pudełku mamy takie rzeczy bardzo retro, ale bardzo fajne, oczekiwane. Jak plaskacze, mapki, to wszystko jest od razu, jak sobie kupujesz i grasz, więc to jest jedna rzecz, która no mega mnie przynajmniej kręci i zakładam, że to będzie coś, co po prostu zmieni postrzeganie tego, jak trudno, jak łatwo jest wejść w RPG, po prostu w świat fantazy. Druga rzecz, która jest dla mnie taka, w ogóle serduszko mi płonie, no to jest mój ukochany The Walking Dead. Tutaj gra fabularna, w której no będziemy po prostu towarzyszyć apokalipsie zombie znanej właśnie z serialu i komiksów. No to jest moje serduszko w ogóle serialowe, więc ja to bardzo kocham. Natomiast mechanika jest taka, że przynajmniej opinie w internecie tak o tym mówią, bo to już nie muszę mówić za siebie, wiadomo, że będę chciał powiedzieć jak najlepiej. Natomiast opinie w internecie mówią, słuchajcie, jesteście fanami Walking Deada, no to jest system dla was, ale jeżeli jesteście fanami po prostu survivali, takich na zasadzie, że te zombie apokalipsa się dzieje, ale to nie musi być ten świat, to i tak nie ma lepszego systemu od tego, więc no to będzie coś, jakby zombie przez długi czas nie było dostępne w RPG-owym światku, nic nowego za bardzo nie było wydawane, no to tutaj nie dość, że jest coś nowego, no to jeszcze jest od razu dobre. Z jednej strony zadajesz pytanie, no jaki RPG, klimat i tak dalej, ale jeszcze Black Monk Games, jeszcze my nie wydaliśmy nigdy poradnika. Więc jest coraz bliżej tego, żebyśmy przekonali się, żeby coś takiego zrobić i myślę, że zaskoczymy co po niektóre osoby w przyszłym roku odnośnie tego, co dołożymy jako cegiełka, no bo wiadomo, granie to jest jedno, ale z drugiej strony posiadanie pewnego wsparcia literatury dla osób grających byłoby po prostu wspaniałe. No i my szykujemy się do tego, żeby coś takiego w niedalekim czasie ogłosić. Po opuszczeniu stanowiska mnichów udaliśmy się na krótki spacer po hali, kiedy nagle całe pomieszczenie rozświetlił blask. Nie musiałem nawet za dużo się wysilać, żeby zgadnąć, że Brom znalazł stanowisko obłożone warhammerowym contentem i to jego oczy właśnie tak błyszczały, kiedy pochłaniał wzrokiem okładki.
Skoro już znaleźliśmy się na stanowisku Copernicus Corporation, to zamieniliśmy z nimi kilka słów o ich premierach, planach i samym wydawnictwu, które na Pyrkonie rozpoczęło obchody jubileuszu 30. urodzin. Powiem szczerze, że nie, ale to z takiego względu, że to nie jest pierwszy system w 40, który wydajemy, tak więc sporo rzeczy, słowniki i tak dalej mieliśmy już przygotowane wcześniej z na przykład Dark Herezy albo Wrath and Glory, natomiast no, kwestia była tylko taka, żeby mechanikę dobrze ogarnąć, chociaż ona również jest podobna do tego, co było w czwartej edycji Warhammera i trochę w Soulbandzie, więc tutaj również nie było zaskoczeń, no ale jednak trzeba przyznać, podręcznik jest spory, więc trzeba było po prostu to przerobić. Może zacznę od tego, w czym jest podobny, bo jest bardzo podobny do właśnie Dark Herezy. Można powiedzieć, że to jest trochę taka pseudo trzecia edycja, bo tutaj jak w Dark Herezy mieliśmy swojego patrona, który był inkwizytorem, to tutaj też tworzymy patrona, tylko on może być z różnych innych frakcji Imperium. Natomiast czym się różni? No w porównaniu chociażby do Wrath and Glory jest zdecydowanie bardziej przyziemne, bo we Wrath and Glory możemy jako kosmiczni Marines rozwalać hordy orków. Natomiast tutaj raczej gramy, powiedziałbym, wybitnymi jednostkami z szarego tłumu, a nie superbohaterami. Pod bronią, tak, angielski tytuł Up in Arms, dodatek o generalnie żołdakach, żołnierzach, najemnikach, wszystko co bronią do walki wręcz się posługuje w Imperium. Na pewno do Age of Sigmar. Pierwsza kampania, która się nazywa Shadows in the Mist, czyli Cienie we Mgle, która zabierze nas do Anvilgardu, jeśli dobrze pamiętam, tak, Anvilgard się to miasto nazywało. Co jeszcze? Dodatki do Conana z serii Conan, ktoś tam, tym razem to będzie Conan Pirat, jeśli dobrze pamiętam. Do Warhammera 4 edycji planujemy jeszcze ostatnią część wewnętrznego wroga, czyli Imperium w ruinie. No generalnie do wszystkiego będzie się ukazywać kolejne dodatki. Pracujemy też nad kolejnymi nowelkami. Zapraszam na naszą stronę internetową. Mamy update'y produkcji tam zamieszczane, więc można wszystko sprawdzić. Z racji tego, że to był nasz pierwszy Pyrkon, to przejechaliśmy się trochę na planowaniu ilości zajęć do czasu, który mieliśmy do dyspozycji. Z tego powodu nie udało nam się odwiedzić wszystkich, których chcielibyśmy. Na naszej liście były na przykład Rzucaj Nie Gadaj czy Topory, których nie udało nam się odhaczyć, ale mimo wszystko serdecznie ich pozdrawiamy i mamy nadzieję, że uda nam się złapać w przyszłym roku. Jednak wystawcy i wydawnictwa to nie wszystko, czego szukaliśmy na festiwalu. Mogliśmy co krok podziwiać przepiękne cosplaye postaci ze wszelkich uniwersów, ale też po prostu uśmiechniętych i życzliwych ludzi. Marcin ze swoim kameramenem Nitro pogadał z kilkoma z nich o RP-szkach, ale nie tylko. A gdybyś miał jakąś wskazówkę dać komuś, kto by chciał zacząć cosplayować, to co byś się poradził? Co by poradził? No, żeby się na pewno nie poddawać na początku, bo pierwszy cosplay to jest jak z pierwszym naleśnikiem. Może być do wyrzucenia, prawda? Ale część materiałów można później jeszcze raz wykorzystać. No i oczywiście wiedza, którą osiągnęliśmy, już jest niezastąpiona przy kolejnym. Także nie poddawać się. Natomiast Sylwia z Kowim przeprowadzili błyskawiczne sondy również ze złapanymi Pyrkonowiczami, zadając im pytania takie jak... Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Ulubiony system RPG? Warhammer, druga edycja. Warhammer. D&D klasyczny. Arkano. Dungeons and Dragons 3,5. Ale również pojawiły się poważniejsze tematy. Kielecki czy winiary? Winiary. Kielecki. Stop. To jest prowokacja. Ja już przeżyłem jedną bitwę majonezową i dwie chipsowe na Make Life Harder, więc proszę bojówki Kieleckiego i winiary o rozejście się, bo każdy wie, że król jest tylko jeden i jest to oczywiście...
Razem z Bromem poszliśmy więc polować na prelegentów, a prelekcje były świetne, pojawiły się znane postacie ze świata filmu, YouTube'a oraz autorzy książek i gier. Próbowaliśmy złapać chłopaków z To znowu oni, ale niestety skończyli prelekcję o 14.40 i twierdzili, że o 15.00 mają pociąg do Krakowa, więc popędzili i nie udało nam się ich zatrzymać, tylko że sprawdziłem później, nie ma pociągu o 15.00 do Krakowa. Panowie, ostatni raz taki numer. Ale trafiliśmy jednak na kogoś wyjątkowego. Kto nie ściemniał nam, że musi uciekać o 15.00 na pociąg do Krakowa, który tak naprawdę... Były to współtwórca It's the Reich, Heart, The City Beneath czy Spire, czyli Iglicy, z którym porozmawialiśmy o inspiracjach i jego najnowszym projekcie. I'm currently working now as a game called Hollows. So Hollows, live on Backerkit now, please back it. Hollows is a game about the death of empire. And so I moved to the north of England. I moved to a town called Sheffield, which is very much a post-industrial town. And so seeing the ruins of what used to be around me, I found really interesting, and sort of how the people talk about that and how the national character is the idea. It's like, well, we used to be great and now we're not. So I wanted to play around with that. The other thing is that I'm nearly 40 years old now, and I am a man. And I've struggled with the idea of masculinity and what it means to be a man and what it means to be a good man. Cały wywiad jest naprawdę niesamowicie ciekawy, a sam Grant jest super fajnym kolesiem, dlatego cała rozmowa jest już na naszym kanale jako osobny materiał i zapraszam Was do jego obejrzenia. Jak coś, to są polskie napisy. To jednak nie koniec legend świata TTRPG-ów. Thomas Herstam, współzałożyciel Free League Publishing, tak, tego Free League, jednego z największych wydawnictw w Europie, inaczej Free League, odpowiedział nam on na kilka pytań. It's hard to pick one. It can vary from day to day, but some of the ones that I've worked with recently that I really enjoy and I'm really proud of are the Blade Runner role-playing game. And also Dragonbane, and the Alien RPG, and a few more. But yeah, those are the ones that are kind of my babies. Okay. Yeah, I mean, we play our own games, just test them, especially it's like playtesting adventures, not only the games, but we have like a game night every Tuesday normally at the office, so we play our own stuff for testing it. But we also play other games out of interest and to learn, and we play some old games and new games, and yeah, so we play a little bit of everything. So we shift, like we play a game a couple of Tuesdays, a couple of weeks, and then we shift to another one. So almost every Tuesday, yeah. We have a bunch of things. There is a new edition of Coriolis coming out. We had a Kickstarter for that. We're working on expansions for the Blade Runner RPG. I'm right now working on more stuff for Dragonbane, and we have some other new things coming up that I can't really announce yet, but there is stuff coming, yeah. Drugą niecodzienną osobistością był Chris Birch, który jest dyrektorem kreatywnym wydawnictwa Modibius, a więc studia odpowiedzialnego za takie hity jak Achtung Cthulhu, Fallout czy mojego ukochanego Conana. Chociaż teraz przejął go Monolith, więc jednego prawilnego Conana. Oh wow. Well, it probably has to be Acton Cthulhu, which is my baby that I started the company with, which is you play allied heroes in World War II trying to stop the Nazis summoning ancient gods. Oh, the most difficult. Well, it's probably Discworld, because I mean, you know, it's relatively straightforward to make a licensed role-playing game. You figure out what is it that's most important about the world. You make sure that the mechanics reflect that, and you make sure that everyone's, you know, that it's a very good reimagining of the universe. But with Discworld, first of all, well, obviously, sadly, Terry Pratchett's no longer with us. It's a comedy world, and we can't write like Terry Pratchett. So, and also you can't force comedy, you can't force people to be funny. So that's actually probably one of the hardest, but also most rewarding projects to do.
I'm actually always playing my games because I want to be able to play more of them. Often I'm playtesting ideas for the campaign. So my own group, we're playing Dreams and Machines at the moment, which is our new post-apocalyptic world that I dreamed up. Well, obviously we've got Discworld as a crowdfunding coming up in the autumn. We've got a Mass Effect board game that's coming up later this summer on pre-order, that's coming out for Christmas. We're working on some other big licenses, and we've just bought a little Polish company that we're going to be announcing next week, a big new big release. Okay. So that's very exciting. And I'm working on a Cohorts Cthulhu Tactics at the moment, which is on Kickstarter now. So that's a solo co-op adventure war game with Romans and other heroes fighting the Cthulhu mythos with 28mm scale miniatures. So that's my design I'm working on at the moment. So anytime I get, I'm focusing on designing that and developing the ideas. Yeah, I mean, actually, Cohorts Cthulhu, the role-playing game, is pretty much a sister to the Acton Cthulhu 2D20 game. It's the same version of 2D20, but mm-hmm. with some more interesting melee combat rules. And yeah, I mean, I guess it is a swords and sorcery game. I mean, with Conan, we did something like 22 books. We pretty much did everything we could possibly dream of for Conan before we have to start making everything up. It, you know, it got to the point there was nothing really we could cover. And so it was quite nice to go, okay, we're done. We finished. Because often with role-playing games, there's always another book, there's always another book. But we were lucky with the Kickstarter and crazy enough to fund so many books. And it was quite a challenge to finish them. But it's such a, it felt really good that we'd made so many great books in the Conan universe. Olbrzymie wrażenie zrobiło na nas, jak bardzo RPGowy jest ten content. Można było na przykład pograć w jednostronicową grę RPG, o której mówił Grant i sam ją stworzył. The Pierre One Page RPG. I stole the idea from a chap called Kieran Gillen, who wrote Die and he wrote a bunch of other comics as well. He did some work for us. I had to try and write a game about a convention I'd never been to. So what I did was I came up with a really brisk way of saying, like, well, what have you got in your bag? Have you bought anything which you like? So I got this cute little necklace, for example. Yeah, awesome. The store's very nice. Ponadto miejsca do grania w RPG czekały właściwie co krok. Czy to na stoiskach wydawców, czy w wielkiej sali jednej z hal przeznaczonej właśnie do tego. Na tej też sali właśnie swoje miejsce znalazła drużyna odkrywców. Tam mogliśmy spotkać znanego mapmakera Rare Printed Gear, Wojtka Wąsa, autora Słowian i Mystery z wydawnictwa Hengal, czy rozpoznawalnego w fandomie Ikeo, znanego także jako Tata Groszków. Wszyscy opowiedzieli nam trochę o pewnej naprawdę super akcji. Znaczy, chodzi o to, że ja jestem z domu dziecka. To jest taki właściwie bardzo ważny moment tutaj, bo ja jestem z domu dziecka i RPG pomogły mi bardzo w mojej drodze z domu dziecka do dorosłości. Poznałem fantastycznych ludzi, poznałem moich przyjaciół, którzy bardzo mnie wspierali przez całe życie. I kiedy usłyszałem o tej inicjatywie, to właśnie ta inicjatywa pomaga dzieciom z domu dziecka, dzieciom z pieczy zastępczej, żeby wyjechali sobie na takie wakacje, poznali RPG, pograli, poznali nowych ludzi i tak dalej, co jest fantastyczną inicjatywą, więc od razu się zapisałem i pomagam jak tylko mogę. Okej, okay, więc przygotowałem Dragonbane'a, którego uwielbiam, fantastyczny system fantasy, i przygotowałem go, bo mogę go poprowadzić z marszu od razu. I przygotowałem popsuty kompas, bo popsuty kompas pozwala zbudować to, co gracz sobie wymyśli. Wczoraj miałem fantastycznych graczy, fantastyczne osoby przychodziły, które chciały po prostu poznać jakieś światy, które nie były dostępne dla nich od innych mistrzów gry. I ja to na miejscu mogłem stworzyć. I była to fantastyczna zabawa, szczególnie mi utkwiła jedna sesja w głowie, gdzie przemała dziewczynka 8-letnia z rodzicami i wszyscy, cała nasza trójka starała się, żeby to ona przeżyła, to ona była bohaterką tej historii cała. I
no, to było fantastyczne przeżycie. I po to jest Popsuty Kompas, a jeżeli ktoś chce zwykłe fantazy, to Dragon Bane też świetnie spełnia swoją rolę. Warto dodać, że zrzutka na pierwsze fantastyczne wakacje wciąż jest otwarta i my w akcji wzięliśmy udział i Was też serdecznie do tego zapraszam. Bardzo pozytywne. Muszę przyznać, że naprawdę wszystko bardzo fajnie wyszło. Fajne prelekcje. Niestety na wszystkich nie udało mi się być, bo przez większość czasu tutaj jestem z drużyną odkrywców i prowadzę sesję. Drużyna odkrywców teraz bardzo fajną rzecz robi, bo zbiera na obozy dla dzieciaków i no muszę przyznać, że bardzo, bardzo fajny pomysł, dlatego też tak tutaj przyjechaliśmy poprowadzić różne gry. Ale mówię, jeżeli chodzi o całość, no to jestem naprawdę pod wrażeniem. Fajne osoby tutaj były wszędzie, też naprawdę znane z fandomu, więc... Teraz mamy przedsprzedaż Tuletorna od Macieja Hetmańczyka. To jest, można powiedzieć, nowy, stary tytuł, bo swego czasu się już pojawiały zapowiedzi, ale teraz jest, że tak powiem, wznowienie tego i już teraz ruszyliśmy. PDF jest przygotowany i tak naprawdę teraz po Pyrkonie dopinamy szczegóły i już w trakcie przedsprzedaży będziemy wysyłać te PDF-y do ludzi. Premiera w przyszłym miesiącu. Nowa wersja Słowia. No widzisz, to jest ciekawy temat, ale myślę nad pewnym takim update'em, nazwijmy to roboczo 1.6 bądź coś takiego. Ale generalnie chodzi o to, żeby ulepszyć to co teraz mamy. To ma być forma dodatku i tak naprawdę ten dodatek będzie podzielony na dwie części. Typowo mechaniczny i fabularny. Fabularny w przyszłym miesiącu będzie przedsprzedaż, a ten mechaniczny myślę, że będzie za 2 albo 3. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Do Mystery teraz na pewno w pierwszej kolejności wyjdą Aniołowie z fajną nową mechaniką. Poza tym ma być taki model, że co kwartał wychodzi jedna broszura właśnie do Mystery, nie? To był mój pierwszy Pyrkon i nie będę ukrywał, czuję się oczarowany. Jak to Sylwia ostatnio trafnie powiedziała, działo się tyle, że moje ADHD dostało ADHD. Czas spędziliśmy naprawdę super i pewnie dlatego przeleciał nam przez palce szybko niczym elfia strzała. Spotkaliśmy naprawdę wielu wspaniałych ludzi z naszego fandomu i nie tylko. I już doczekać się nie możemy kolejnego spotkania, które notabene będzie miało pewnie miejsce na Bazyliszku w Warszawie. Ale o szczegółach napiszemy jeszcze na naszych mediach oraz Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam. A tymczasem... Kochani, to już koniec i było super. Była to ciężka walka i nasze nogi zostają na Pyrkonie przyklejone gdzieś między alejkami, ale nasze serduszka wracają do Was w kolejnych materiałach. Ja mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w przyszłym roku na Pyrkonie, a jeśli nie na Pyrkonie, to na jakimś innym festiwalu, a ostatecznie na kanale Gram Przygody. Trzymajcie się, cześć!